Molder? Zmieniłeś ksywkę na Twitchu, czy to jakiś inny Molder? Okej, witam was serdecznie. Tutaj mamy rzeczywiście Clan War między KDV a coś tam OE jakimś, nieważne. W każdym bądź razie mamy ZVZ na mapie Ruiny Serasu, już chyba mówiłem, mapa na 4 spoty, bardzo fajna mapa. No i jestem ciekaw tutaj jak Insia wygra tak naprawdę, ponieważ jest tutaj zdecydowanym faworytem. Niestety to nie jest Grandmaster, tylko wyblakły Grandmaster. Aha, no dobra, to sorry. Sorry Mulder. Okej, no i zaczynamy. Zaczynamy, mamy ZVZ, Bajrada kontra Inisia, czyli KDV kontra OE. No i zobaczymy tutaj, co chłopaki poradzą. Zawsze mnie, że tak powiem, znaczy zawsze ostatnimi czas oczywiście, kiedy Legacy of the Void jest już w obiegu. Bardzo fajnie wygląda tutaj wojska, że tak powiem, może nie wojska, co bitwy między innymi między Roachami a Ravengerami. No i zobaczymy tutaj oczywiście obydwoje otworzyli, nie jednak nie, tylko Insia oczywiście otworzy z szybkiego pula. Bajrada bardzo późny pull po Overlordzie w ogóle, bardzo ciekawe otwarcie. Takie chyba raczej bezsensowne. W każdym bądź razie, Insia ma już Spawning Pool, wybiera 100 gazu na Speedlingi i już ma ekspansję, także widać jaki o wiele lepszy build posiada tutaj zawodnik z mojego teamu, z teamu KDV. Ekspansja oczywiście również po stronie Bajrady. No i... Okej, zobaczymy tutaj oczywiście, że... Tutaj podobno są jakieś informacje na temat tego, że Bajrada jest z Grandmastera. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oczywiście pierwszą rzeczą, którą zobaczymy, to będzie mikro, które tutaj oczywiście nam powie wszystko na temat obydwu zawodników. No i mam tutaj pierwsze dwa zerglingi. One się rozdzielają. Nauczyłem się ostatnio followowanie jednostek. No i zobaczymy tutaj, oczywiście 0-1 Zergling powinien skoczyć mimo wszystko na Xel'Naga, chociaż tutaj widzi tego Overlorda, więc już powinien wszystko wiedzieć ten Zergling. Spotyka tutaj dwóch kumpli z żółtego regionu, że tak powiem. No i mamy Bajradę z większym limitem aktualnie, czy z większymi czy więcej jednostek ma. Jak na razie jest 20 robocic do 17 dla Bajrady. No i tutaj wpadają oczywiście te zerglingi, zobaczymy czy będą w stanie coś w ogóle uciułać. To są tylko dwa zerglingi, one nie powinny sobie zadać jakichś większych obrażeń z racji tego, że już mam oczywiście Queenkę u Insii w bazie. Speed do linku już prawie gotowy, zostało jeszcze 10 sekund. Bailing Nest również już prawie gotowy, zatem to będzie bardzo ciekawy push, ponieważ nie sądzę, żeby ten Bailing Nest był defensywny z racji tego, że jest dość ukryty z tyłu bazy. No i tym bardziej, że wydobywane są trzema robotnicami gaz, a nie dwoma, co daje wtedy możliwość lepszego inkomu mineralnego, a mniejszego gazu, który jest oczywiście potrzebny do budowy ofensywny zerglingów. Także aktualnie Bajrada reaguje w sposób natychmiastowy poprzez produkcję Roachworn. Tutaj trzy zerglingi biegają, one przeżyły wszystkie i nie ma tutaj w bazie tak naprawdę niczego, co by mogło tutaj zabić je. Jedynie co to są dronki, nawet jedna drona nie została zabita i to... I ładnie tutaj wyciągnięta jeszcze ta jedna dronka, trzy zerglingi, tak naprawdę dwa. zostały zamordowane za dronkę, wydaje mi się, że bardzo dobry deal. No i ten tutaj zergling się schował za tym, za takim czymś, o tutaj... Nie widać go, już uciekł, dobra, wszystko widać. No i kupa zerglingów skakuje, Bajrada oczywiście widzi to przelatujące zerglingi. No i zobaczymy w jaki sposób zareaguje. Spikelord zostaje przekopany na bardziej, że tak powiem, defensywną sytuację tej rampy. No ale wciąż nie ma, o dopiero speedlingi skoczyły, ładny tutaj snipe, headshot od skręgowija w twarz zerglinga. No i więcej zerglingów, szczególnie po stronie Insii. No i ale są już roachy, no niestety nie będzie w stanie tutaj nic zrobić. Roachy są za bardzo, że tak powiem, zbudowane, że tak powiem, barczyste są bardziej, mają karapaks naziemnych zergów, więc karapaks jest zdecydowanie lepszy od
od zwykłych karapaksów naziemnych zergów. Whatever. W każdym bądź razie mamy zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o armię u Bajrady. I są to maksymalnie wypompowane roacze, tak naprawdę. Jest tylko 5 robotnic w naturalu. Main jest za to dość solidnie saturowany. U Insignii nie ma ani jednego Spanklorera. Dopiero teraz się robią kręgowije. Oczywiście to troszkę potrwa, zanim te roacze przebiegną. Aczkolwiek zerglingi są znacznie szybsze. I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo kiepska sytuacja tutaj dla członka drużyny KDV. Wszystkie zerglingi oczywiście Bajrady wyskakują. W produkcji są jak najbardziej kolejne zerglingi. Kupuje odrobinę czasu. Niestety jest tylko jeden Spinecrawler, który zostanie praktycznie sfokusowany przez Roach. On nie ma czym się bronić teraz. No i wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo krytyczna sytuacja dla NCE. Zostaje wyfokusowany kolejny Spinecrawler, który nie do końca został wybudowany. Tutaj rozbijają się Banelingi na Roach, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało. Tutaj mogą wybuchnąć na tych zerglingach, ale niestety nie udało się. Bardzo ładnie kontrolowane zerglingi przez Bajradę i splitowane Roach w Naturala oraz Maina. Zerglingi, no i NCI nie ma praktycznie żadnych jednostek, ma same zerglingi, no i tutaj nie jest w stanie się wybronić przede wszystkim przed tymi karakanami, nie mówiąc jeszcze oczywiście o tych zerglingach, które oczywiście tutaj kończą swój żywot, aczkolwiek wciąż mordują tutaj kolejne jednostki NCI w bazie, no i NCI oddaje grę. GG 1-0 dla OE. Także ciekawa gra, aczkolwiek no drobny błąd, wydaje mi się, że makro uniemożliwił wygranie gry NCE. Okej, coś tutaj pisaliście, widzę. Rada Grandmaster. No powiem wam, że ma to sens. Ładnie grał. No jak na Golda to na pewno nie grał, także tutaj jest jakaś podszywka. Nie ma tak jak po panowie napisać serduszko, nie? No homo. W ogóle co tam Molder u ciebie? Dawno cię nie było. Grasz w StarCrafty? Przeskanujmy Seninka. Seninek ma dużo zwycięstw. O, jest. Okej. No, wydaje mi się, że tutaj powinien zostać Bajrada. Okay, mamy Geralda, zatem to będzie już PvZ prawdopodobnie. Dużo grasz, super. Ale rozumiem, że w StarCrafty. No, i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Trzeba się rozwijać intelektualnie. Ej, Miroki, no spokój się. Ja też mam z Justina jeszcze konto, także wiesz. Wcale nie jestem jakimś pierwszorzędniakiem twitchowym. O, mam picie. Powiem wam, że ratuje mi to nos. Aha, czyli jest to jednak mimo wszystko. Nie zostaje call wygrany. Czy Zergadis wchodzisz na ten mecz, czy nie? Troszkę powiem wam, że mało nieprofesjonalnie, ponieważ nie mam opóźnienia w ogóle na tym streamie, także jak najbardziej stream cheat może mieć miejsce, no ale. Nic mi nie wywaliło, wszystko działa. Spokój się. No, godzina 40, 0 klatek zgubionych, syto.
Okej. Tonho kontra Geralt. Geralt. O, on by się obraził za tego D na końcu. PvP, stocznia orbitalna, bardzo przyjemna mapa według mnie, bardzo zbalansowana. Tak, Geralt zaczął rozgrywkę, także Zergadis, rozsiądź się w swoim fotelu, zapasz popcorn i ten. I słuchaj. No bo Mirokiem widzisz, bo jestem już tak stary, że u mnie data założenia konta nie istnieje. Okej, okay, mamy tutaj oczywiście PvP, jest to Clan War KDV kontra OE. Tonho kontra Geralt. W lewym dolnym rogu oczywiście mamy czerwonego Protossa z mojego teamu KDV. No i dość bezpiecznie tak naprawdę otwarcie w postaci Gateway'a oraz szybkiego asymilatora. No a Tonho zaprezentuje tutaj nam troszkę późniejszy chyba Gateway na to wychodzi, bądź nawet Gateway Expanse, który ma również sens. Ale wydaje mi się, że to będzie Double Gates Gas z dwoma adeptami. Zobaczymy, czy będzie stawiał drugiego pylona, czy nie. Wydaje mi się, że to będzie Gateway. Czy to będzie Gateway? Tutaj wydaje mi się, że tak, dokładnie tak. Są dwa Gateway, zatem to będzie build dwóch adeptów na jeden Gateway Geralta. Mam nadzieję oczywiście, że tutaj w jakiś sposób Geralt wybroni te adepty, mianowicie tutaj aktualnie budu. W ogóle dziwnie, drugi gaz? Wydaje mi się, to był jakiś błąd i Nexus? Coś mi tu mówi. Chociaż wydaje mi się również, że Geralt widząc co się dzieje u swojego przeciwnika w bazie, w taki sposób zareagował, gdyż gdyby się okazało, że jego przeciwnik gra jakiegoś szybkiego gateway'a, jakiegoś zelota, wtedy ten gaz miałby większe znaczenie, ponieważ mógłby szybciej wyprodukować Mothership Core'a. Bardzo ładny pylon tak naprawdę tutaj na rampie. On ma tutaj dość istotne znaczenie, defensywne raczej niż warpinowe, ponieważ wokół niego nie ma ani Gateway'a, tym bardziej Nexusa. Więc warpin jednostek będzie bardzo, bardzo długi. A tutaj drapano oczywiście ten pylon. Adepty w produkcji 27 sekund się produkują, Mothership 21, zatem jest to znacząca różnica 6 sekund. No i wydaje mi się, że tutaj Mothershipu! Mother! Dobrze, mama. Jeden adepcik. Wydaje mi się tak naprawdę, że to jest bardzo solidny opening na aktualną metagame tych dwóch adeptów. Tutaj oczywiście drobna niespodzianka. Jajko nie. Pylon niespodzianka, jajko niespodzianka, chciałem powiedzieć. Zobaczymy tutaj, czy będzie próbował grać Stargate'a, czy jakiś może Robo. Drugi gateway tutaj właśnie umożliwiający warpowanie szybkich jednostek w tym miejscu. Proba tutaj wyskautowała wszystko, tak naprawdę nie ma nic. Rzucony Photon Overpylon, żeby nie pokazać właśnie tego, że nie ma ekspansji, ponieważ to jest jednoznaczne z jakimś all-inem z drugiej strony bazy. Mamy dwa gateway'e, będzie ciepło. Pięć gateway. Więc tutaj będzie Five Gate, bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ wystarczy tak naprawdę tutaj dobrze bronić tej sytuacji Geralta. No i Rada Zmroku tutaj od strony czerwonego zawodnika. Wydaje mi się, że będzie to Blink, przynajmniej będzie chciał takowy zarobić. Wysnajpował tutaj tego, wysnajpował te proxy. On będzie wiedział, co tutaj gra. Wydaje mi się, że powinien bądź kancelować tego Twilight i w jakiś sposób tutaj zareagować kolejnymi gateway'ami. No tutaj żadna robotnica została zabita. No genialne mikro tutaj Geralt tutaj reprezentuje. Bardzo mi się to podoba. Nie została zabita ani jedna robotnica ze strony Geralta. Jedynie co ta skautująca. No i tutaj mamy w naturalu dwa adepty. One wskakują tutaj oczywiście w miejsce rampy wskakują kolejne dwa pylony. No turbo defensywna sytuacja, ale nie ma czego się dziwić, ponieważ on wie na co gra tak naprawdę Geralt. Wystarczy, że nie pozwoli mu wejść do góry. Photon Overpylon jest bardzo, bardzo mocny. On zarzuca na 11 sekund 30 obrażeń, także jest to bardzo dużo. No i zobaczymy tutaj z jaką kompozycją wejdzie tutaj Tonho. Wydaje mi się jak najbardziej, że powinien Geralt zagrać chociaż jedną sentry. Bardzo cię o to proszę, zagraj jedną sentry. To będzie bardzo istotne dla ciebie. Niestety nie ma sentry, nie jest w stanie tutaj w jakiś sposób zablokować tej rampy, aczkolwiek są trzy pylony, bardzo ładnie tutaj ułożone wszystkie jednostki. No i tutaj mamy wjazd na rampę, który niekoniecznie się udał. Mamy jedną sentrę od strony Tonho.
No ale te dwa pylony robią miazgę aktualnie. Wydaje mi się, że nie powinien jak najbardziej rzucać photon overpylonów nagle, szybko. No ale tutaj jakaś akcja, animacja w postaci ekspansji Tonhu. On jest oczywiście w plecy ekonomicznie i to bardzo mocno. Jeśli chodzi o technologię również, ponieważ Geralt już prawie kończy tak naprawdę tego blinka i będzie mógł być bardziej agresywny, zadać jakieś obrażenia. No i tutaj oczywiście pilnuje Tonhotom tej rampę dzięki właśnie Sentry, którą może zostać wysnajpowana, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ciekawe, że ta Sentry może zostać wysnajpowana, no ale tutaj widać, że Tonho ucieka, nie dogonił jednak tych adeptów. Tonho oczywiście wie, że jego przeciwnik do niego będzie szedł i będzie atakował jego linię minerałów, co przez to można rozumieć, że pylony, które tutaj będą prawdopodobnie aktywowane. Będą aktywowane w te defensywne pylony. Tutaj oczywiście bardzo ładny obserwer wysnajpował tutaj tego halucynowanego Feniksa. No i te Stalkery trzymają się niby z tyłu na rampie. Tutaj wyskautowany oczywiście Natural. On wiedział o nim, ale chciał sprawdzić pewnie jaką ma sytuację ekonomiczną. Tutaj nie widzi żadnego Dark Shrine, więc nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o Dark Templary. Widzi niestety, prawdopodobnie nie widział tego jeszcze Immortala. No ale widzę tutaj Robo, no i tutaj na pewno już zobaczę tego Immortala. Ładne tutaj adepty tutaj wskakują, ale zostają od razu zneutralizowane przez Photon Overpylon, ale widzi, co jest bardzo istotne, Geralt widzi tutaj Stargate'a Voidraya, przepraszam najmocniej. Zatem to może być bardzo ciekawe, ten Feniks tutaj fruwa w powietrzu. Bardzo ciekawa trzecia ekspansja od strony Geralta w planach budowniczych tej robotnicy. No i zobaczymy tutaj oczywiście, czy będzie dodatkowe pylony jeszcze tutaj stawiał, ma bardzo duży limit tak naprawdę, nie po jedną, bo tak naprawdę może jednego pylona defensywnego chociaż może postawić, no ale mamy tutaj bardziej interesującą sytuację, mianowicie na rampie tutaj u przeciwnika ten ho tutaj traci tak naprawdę tutaj sentry, ale nie wiem czy Geralt nie zaopieszale tutaj wskoczył w ogóle na rampę, stracił oczywiście blinka, ładny tutaj mikro tym jednym tropiciem, jeden HP został, jest immortal, zobaczymy czy będzie w stanie tutaj coś zrobić, mamy już Voidraya, który na pewno jeśli włączy Prismatic Alignment Geralt będzie w bardzo dużych kłopotach, mianowicie ten Immortal na pewno zginie. Tutaj mamy drugiego Immortala, on tutaj powinien dać znać, że Geralt powinien się wycofywać. Bardzo ładne mikro, nie traci tak naprawdę żadnej jednostki, poza tym jednym Stalkerem. Wydaje mi się, że ten Immortal zostanie złapany. No i niestety tutaj, ale w tym momencie Immortal zostaje zamordowany. Ta bitwa zostaje bardzo ciekawy sposób egzekwowana przez Geralta. No i niestety zostaje odepchnięty, wysnajpowany jeszcze kolejny jakiś zelot. No i tutaj Tonho się wycofuje, co jest bardzo ciekawe, to, że Geralt ma już trzeciego Nexusa, ma oczywiście już prawie wyprodukowanego Robotics Beya, którego kancelował. Hello! Wow, nie gramy żadnych disruptorów. Po co disruptory, skoro Geralt ma oczywiście. Będzie, po co nam disruptory, skoro nasz przeciwnik będzie grał Stargate'a? No i tutaj wysnajpowany oczywiście obserwer, wydaje mi się, był. Blinkowany tutaj, no i Mothership ma 200 energii, ma 5 życia, co jest bardzo ciekawe. Jest kolejny Voidray, nie jest produkowany. Obserwer, ponieważ jest supply block u Tonho. Ekspansja już ruszona dość intensywnie, no ale ciągle wspominam o tym, że tutaj już ekspansja jest również bardzo sowicie wydobywana u Geralda. No limity, nawet robotnicy są tutaj w znaczącej przewadze dla zawodnika KDV, teamu KDV. Czyli Clan Dark Venom, którego oczywiście pozdrawiamy i zapraszamy do follow na Facebooku. Oczywiście tutaj jest Immortal w ogóle, myślę, że to jakiś Stalker, który tutaj będzie pilnował sobie spokojnie tej przepaści. No ale niestety tutaj nic poza tym, że nie latają jakieś terrańskie budynki. Wraith, to jest Wraith, to jest Wraith z Broodwara, nice. Nic nie ma. Bardzo dobra saturacja w naturalu, w mainie troszkę przezadłuża. Mamy Ward Prisma Geralta na drugiej stronie mapy. On z pewnością będzie czekał tutaj, aż jego przeciwnik wyskoczy z bazy. Nawet tutaj te dwa Voidraye robią swoją robotę tak naprawdę. Geralt nie byłby w stanie tutaj zaatakować. No a sam Geralt robi ze swojej strony Voidraye. No i są to dwa Voidraye jednocześnie, nie jeden, tak jak tutaj od strony Tonho. Drugi Stargate dopiero został załadowany. Jeden z Warp Pismów wleciał właśnie w tym momencie w Naturala. No i 8 adeptów jest w stanie zrobić tutaj ogromną zadymę, jeśli chodzi o linię minerałów.
Ładnie rzucone cienie oczywiście w stronę linii minerałów maina. One tutaj się pojawią, zrobią. Ładnie tutaj podzielone tak naprawdę te adepty. Z jednej strony są podzielone na dwa. Wajdryje tutaj fokusują tego plizma, który zostanie natychmiast zmordowany. Wciąż tutaj te adepty walczą ze stalkerami, nie są w zbyt dobrej pozycji, aczkolwiek ilość robotnic wciąż jest wciąż bardzo mała. Mało tego, Incom dopiero tak naprawdę wraca do jakiejkolwiek normy dla dwóch baz. Geralt oczywiście nie bawi się w jakieś pipidówy, tylko stawia kolejną ekspansję. Jest to już czwarta, może i trzecia ekspansja, ale czwarty Nexus. No i będzie próbował tutaj szczęście paroma stalkerami, blinkstalkerami. No, na pewno ma więcej wojska, że tak powiem, w limicie, aczkolwiek w kompozycji Townhall ma zdecydowaną przewagę i nie powinien tutaj jakoś pchać się specjalnie Geralt przed siebie, ale może wysnajpować tego Forge'a, on jest dość, że tak powiem, we wrażliwym miejscu, no ale on nie może tutaj zdecydowanie tracić żadnych jednostek, ale tutaj miało to tylko i wyłącznie na celu odwrócenie uwagi obserwatora, ponieważ tutaj w mainie wskakują adepty, które są znowu cieniowane, że tak powiem, w linię Naturala i kolejne robotnice giną. Mamy już zamordowanych 23 robotnic, to jest elektryczna, że tak powiem, liczba. No i tutaj fokusowany jest ten tropiciel, czyli Stalker, który warpował się na tym pylonie bez mocy tego Nexusa. No i kolejne jednostki giną, znaczy kolejne jednostki, mało tego, to są oczywiście robotnice, które są o wiele bardziej ważne od jednostek aktualnie. Wojdry oczywiście dobrze sobie radzą z tymi adeptami, ponieważ no one latają, tak? No i tyle tak naprawdę. Dlatego są takie dobre. Mamy tutaj w powietrzu kolejne dwa wojry, w ogóle w takim dziwnym miejscu na środku mapy. A i drobne ruchy wojsk. Geralt chyba to widzi. Dokładnie tak. Tonho również to zauważył. Geralt uciekaj bardzo ładnie tutaj w tym momencie. Wydaje mi się, że pokaże swoją flotę promieni otchłani, czyli Wojdrei. No i tutaj od góry jest w stanie tutaj wyfokusować coś. Ma pojedyncze Wojdrei tutaj do wyfokusowania. Wydaje mi się, że tutaj jest całkiem nieźle, że tak powiem, wymieniany w tym momencie Geralt, ponieważ Stalkery bardzo dobrze sobie radzą z pojedynczymi Wojdrejami, a Immortale niekoniecznie sobie dobrze radzą z Wojdrejami, więc to jest bardzo dobry deal. I tutaj powinien włączyć się Prismatic Avalanche, to fokusowane są przede wszystkim Wojdreje, no i tutaj Stalkery bardzo szybciutko padają. Wydaje mi się, że te Stalkery powinny się wycofać, one tracą za dużo życia, aczkolwiek Tonho oddaje grę, ponieważ widzi, że nie ma najmniejszych sensu przedłużać jej z racji dużej ilości jednostek Geralta. Bardzo, bardzo ciekawa gra. Witam, Mordunia. Bardzo miło Cię widzieć. Nice, 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 nice. Mamy 1-1 KDV. Jeden, 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 także bardzo fajnie to wygląda. No, Geralt tutaj pokazał szkołę protoską. Zwróćcie uwagę, jaka tutaj wartość armii. Miał w drobnym momencie, że tak powiem, drobny spadek, ale czuł sytuację na mapie, która umożliwiła mu ekspowanie oraz produkowanie kolejnych jednostek w postaci Wojdrejów. No i jest to bardzo dobra decyzja z jego strony, że ekspował, kiedy widział jednostki przeciwnika w pozycji defensywnej. No i przede wszystkim tutaj oczywiście Tonho niestety, ale nie podołał. Siemanko, Nelly, strzałeczka, nie podołał niestety temu. Ten Forgate po prostu nie wszedł. No bardzo ładnie tutaj Geralt go wyskautował i zareagował. Także nice, nice, nice. Okej. Czekam na kolejny mecz. Zaatakuję tutaj czat. Może do tego Jura z OE. Nice, 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 nice. Jest i Geralt. Strzałeczka. Chwaliłem cię na streamie, możesz później oglądać. Czekamy na mecz. Bardzo ładny mecz. Przede wszystkim Geralt, gratulacje. Ładna ekonomia. Ciekawy switch. Wojdreje. Jest. Granie Larika.
Będziemy mieli TVZ. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Z tego co słyszałem, Zergi są w dość mocnej przewadze przez Revengery. No, ale zobaczymy, czy Wikitus? What the hell? Already? O, i Zergadis spadł. Nice. Udało mu się. Dobra. Co będę go nazywał w FX? Mogę go nazwać Vicious, ale... Vicious. No ma to większy sens na pewno. Dobra, zobaczymy. Wystarczająca gra z ligi Psy League pomiędzy OE kontra KDV. Vicious kontra KDV Fire, będący Teranem. No i w lewym górnym rogu mamy oczywiście niebieskiego Zerga. FX Vicious z Team OE, że tak powiem. A w dolnym, lewym dolnym rogu mamy zawodnika rasy terańskiej w kolorze zabarwionym na czerwono z Teamu Ale ty KDV. jesteś Dostań. Połóż. z tym kolorem, No. czyli No i zobaczymy tutaj oczywiście, co tutaj chłopaki zaprezentują. Aktualnie nie ma nic do gadania. Jest supply depot. Bardzo ładnie budowany, usytuowany w dość solidnym miejscu, jeśli chodzi o rampę, ponieważ jesteśmy w stanie zablokować to tylko i wyłącznie trzema budynkami tą rampę. Także jest to jakiś start do walla. Szybka ekspansja. Równie szybki ekstraktor. No i czekamy tutaj na spawning pool. Jak najbardziej powinien się pojawić. Kiedy zaskoczy 200 minerałów, dokładnie tak od tej build order wyskakiwana robotnica tutaj robiła. 16 wyskakiwana robotnica robiła spawning pool. U Fire'a gaz. Mamy na Reapera, dokładnie tak. No i Scout. Jedna robotnica do Naturala będzie robić nam Command Centera. Mamy Command Centera. Reaper już jest produkowany, bardzo ładnie, że tak powiem, rzucony na lewy górny róg. SCV tutaj nic nie znajdzie, niestety. Wycofana. Okej. Okay. Ciekawe. No i mamy Reapera, zobaczymy tutaj co oczywiście zrobi. Zobaczymy tutaj jak zaprezentuje tutaj mikro. O, ładnie fokusowany tutaj hatchery, ale nie powinien tego robić. Powinien przede wszystkim wlecieć do góry, ma już tutaj 4 zerglingi, one zostaną... Czy ten Reaper zostanie zabity? No nie! Nice, jeden granat zrobił dużo. Kolejne zerglingi giną, ale on nie może stracić tego Reapera. No to jest zbyt duża strata na początek, ale ładnie tutaj wymikrowane te kolejne zerglingi. Już dwa na liście morderstw tego Reapera. Queenka sobie podskakuje, hop hop. No i tutaj oczywiście powinien skautować, ile jest wydobywanego gazu, czy już wydobył 100 gazu, czy jeszcze nie. Na razie jest już ponad 100. No, to już jest ponad 100. No i będzie fokusowany. Wydaje mi się, ten granat zostanie tutaj rzucony, ale ta robotnica niestety nie zginęła. 5 HP na żniwiarzu, tudzież Reaperze. Co jest tutaj bardzo ciekawe, to że tutaj Marines chciał zaatakować tego, zniszczyć tego Overlorda. Dwa Zerglingi poradziły sobie z nim doskonale. No i Reaper musi się przede wszystkim wycofać teraz i pomóc tutaj temu Command Centerowi, aby nie została zabita. Ta robotnica to podniesiony supply, dokładnie tak, elegancko. Nic nie widzi, poza tym, że faktorka, więc wszystko wie. Ten muł nie zostanie zabity. Fire to do tego nie dopuści elegancko. Bardzo ładnie, to mi się podoba. Kolejne zerglingi w ogóle biegają. Speed do lingów nie jest ani w produkcji, ani nic takiego. Jeden Reaper z granatami może sobie spokojnie poradzić, wydaje mi się, ale już heliony skakują do bitwy. Ten Reaper nie może zginąć. Czy SCV zostanie fokusowana? Bardzo ładnie tutaj wymikrowane te zerglingi. Żadnych strat dla Fire'a, ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie tutaj rozegrane to na razie.
praktycznie rzecz biorąc jest w genialnej sytuacji, tylko że jest jeden problem. Karakany. Jest 10 roachów w produkcji od Vitiusa, które mogą mu zadać ogromne obrażenia. Mało tego, nie ma za dużo gazu, aczkolwiek na jakiegoś jednego czy tam dwa Ravengery będzie w stanie go stać. Te roacze będą sobie spokojnie poradzić z tymi Helionami oraz tym jednym Reaperem. Bardzo ciekawe tutaj oczywiście podejście od strony trzeciej ekspansji, trzeciego Hatchery. No i jest tutaj, nie widzi jej, więc na pewno daje mu to do myślenia, że coś się może dziać. Aczkolwiek follow-up w postaci Cloak Banshee może go bardzo dobrze usytuować w mid-game'ie. Żadnej jednostki nie zostały rzucone granat, rzucone dokładnie tak, tutaj hop-hop, robią mu karakany. Kolejne jednostki wypluwane, że tak powiem, z kokonów. Czyli ten Ravengery, no i tutaj coś tu się dzieje, ma jakiś granat rzucony, niestety nie zadają za dużo obrażeń, raczej kupuje tylko i wyłącznie czas. Banshee jest w powietrzu, czy ona będzie w stanie w ogóle coś zrobić? Musi uważać na tą Banshee bardzo mocno, ponieważ ona jest bardzo istotna. Czy to w obronie? No, rusz się! Ojejku, rzucona kulka od Ravengera zadała obrażenia wszystkim jednostkom zergowskim, ponieważ podskoczyły, że tak powiem, w miejsce Banshee. Nie wiem dlaczego w ogóle został zagrany Cloak, ale okej. Okay. W każdym razie tutaj rzucone te heliony tak naprawdę na stratę. On nie powinien ich w ogóle tracić. Mimo wszystko te kolejne jednostki zostały zamordowane. Wydaje mi się, że Zerg gra tutaj Olinę. No i krótko mówiąc, Fire wygrał grę w tym momencie. Wydaje mi się, że KDV będzie prowadziło 2-1. No i jest to bardzo, bardzo fajna i miła wiadomość dla nas. Zerg nie ma ekspansji. Wydobywa kolejne, że tak powiem, ilości gazu, ale nie sądzę, żeby one były jakieś bardzo istotne, ponieważ nie może produkować ani speed do roachy, ani tak naprawdę większej ilości Ravengerów, chociaż to są dwa gazy, tak? One tutaj działają, jest to income w postaci, na dwóch gazach jesteśmy w stanie wyciągnąć aż 225 gazu na minutę, więc jest to jakaś liczba, aczkolwiek nie wystarczająca na produkcję większej ilości Ravengerów, które są bardzo, bardzo złe dla Terran. Dwie Banshee tutaj okrążają w ogóle sytuację. Zobaczymy, co tutaj będą w stanie zrobić. No zobaczymy, z Cloakiem są w stanie tutaj zadać ogromne obrażenia, tylko że tutaj jest w zasięgu tak naprawdę tego Sporculera, ale on zostaje, ale olane są w ogóle te Queenki, one są mordowane przez te Banshee. No i wydaje mi się tutaj, że zostanie fokusowana ta Queenka, ale czy straci tego jednego Banshee? Dokładnie tak stracił. No a nie powinien, to jest za droga jednostka, żeby w taki sposób tracić jednostki. Tak naprawdę nic poza tym się nie dzieje na mapie, aczkolwiek na pewno mikro i makro będzie zdawał test tutaj mikro, żeby nie stracił tej Banshee. Nie wolno. To jest zło. Nie wolno tracić Banshee na Sporcrawlerach. Trzeba to troszkę jeszcze ogarnąć. Okej, ale mamy speed do Overlordów w produkcji. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, aczkolwiek może mieć to w przyszłości. Bardzo, bardzo korzystne działania. Wysypywane tutaj bio, tak naprawdę tutaj wyrzucane, że tak powiem, wypluwane kolejne bio od Fire'a. No i tutaj jak najbardziej tarcza oraz plus jeden, również steampack wydaje mi się, że został już ukończony. No ale mogę się mylić, dokładnie tak, także steampack jest gotowy, to jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. Mało tego, trzeci command center już w powietrzu. Czy będzie zrzucony creep? Dokładnie tak, że ten command center zostanie troszeczkę przyblokowany. Mało tego, nie troszeczkę, ponieważ tylko troszkę więcej, z racji tego, że jednostki tutaj terańskie są troszkę rozbite po całej mapie. Tutaj roacze w jakiś sposób w ogóle zostały otoczone przez dużo jednostek terańskich. Ten Marine zginie. Nie, a jednak. Tutaj wciąż nie może się rozłożyć tym command centerem. Dwa Marines biegają, ale bardzo mądrze tutaj rzucony hold position dlatego Overlorda. No ale on zostaje tutaj zestrzelony, no i ten śluz powinien zaraz się skończyć. Złapano tutaj trzecia Hatchery Vitiusa przez Banshee. Nie wydaje mi się, żeby była ściągnięta, aczkolwiek zostanie bardzo dużo HP na niej zjedzonych. Aktualnie Vitius gra już Spire, więc jest to jakaś bardzo dobra odpowiedź na dropy, na Banshee i na pewno na jakąś możliwość harasu. To jest bardzo istotne dla Zerga. 6 mutalisków, 2-2 na bio w produkcji u Terana, u Fire'a. No i drobny tak naprawdę poke tutaj, który przede wszystkim ma na celu zniszczenie creepu, uniemożliwienie rozsiewania tego dramowego map haku zergowskiego.
który jest oczywiście dozwolony, jak najbardziej powinien zostać wykorzystywany w większych ilościach u Zerga. No ale tutaj mamy w trzecią, znowu podlatuje tutaj Banshee, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj nic na celu. Jedynie co to troszeczkę tutaj gaz ostrzala, co nie jest zbyt sprytne. Chociaż tutaj jakiś drop został wyłapany przez te overlordy. Tutaj z kolei na overlordy również jest supply block w ogóle u Zerga, także nie fajnie. I tutaj zostaną pokazane te motaliski, bardzo ładny tutaj cloak w ogóle w tempo tak naprawdę. Zostanie wysnajpowany tutaj ekstraktor, nie jest jakiś specjalnie ważny, ale mamy atak z dwóch frontów. Tutaj ta flanka wydaje mi się załamie, ale tutaj jest znacznie lepsza sytuacja, ponieważ motaliski zostały zamordowane. Zostało tak naprawdę z 10 motalisków, zostały tylko 3, a to jest bardzo zła sytuacja dla Zerga. Okrutnie zła, mało tego, już to mówiłem, ale wydaje mi się, że już to Fire wygrał bardzo spokojnie. Ma większą ilość, ma lepszą ekonomię, ma więcej baz tak naprawdę. Creepu nie ma, kolejny scout rzucany, tutaj widzi, że nic się nie dzieje, parę roachy, więc wydaje mi się, że powinien zrobić je po prostu jeden AT, czyli jeden atak, steampack zarzucony, kolejny command center dorzucany. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę za mało, jeśli chodzi o produkcję z trzech baraków, przepraszam, czterech, pięciu, na taką sytuację gry. Nadwyżki są, że tak powiem, na tyle duże, że może po prostu sobie pozwolić na dostawę kolejnych jednostek, ale tutaj mamy eksterminację zergowską. Manner Mule rzucony, to nie jest za dobra informacja dla Zerga, no ale to wszyscy wiemy, widać, że każdy tutaj z jednostek prawie ma swojego prywatnego medivaca. Jest 5 medivaków oraz parę jednostek terańskich, no i ten muł niestety nie zadał tutaj jakichś specjalnych obrażeń, więc bardzo ładnie tutaj mamy 2-1 dla teamu KDV. Solidny meczek Fajera, bardzo ładne mikro od początku gry, no i poruszone oczywiście follow-upy, bardzo ładne. Także całkiem niezła gra, gratulacje Fajer. Bardzo nam przykro Vicious, ale KDV tutaj powinien wygrać ten Clan War. Chwilka przerwy. Dla mnie spoko. Dzięki, Mordunia. Czwarte gra Moldar. Moldar jest to bardzo dobry gracz, oczywiście z naszego teamu, z tego co kojarzę, właśnie miał Grandmastera. Teraz troszeczkę się do tego pcha, ponieważ ma 330 gier rozegranych. Gra oczywiście Terranem, zatem jest to pure skill. No i czekam oczywiście na invite. Takim nieźle to wygląda, powiem wam. 2-1 dla KDV, może zrobię nawet taki myk. Zrobię taki mały myk. Mianowicie dodaj tekst. Bla 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 bla. I wpiszemy. Okej. Okay. Chciałem rzucić zdjęcie, nie tekst, przepraszam. Da-da-da-da. Haha. Okej. Okay. Nice. Dobra, może być. Na razie nie widać tego. O, może tutaj dam. Albo zmienię kolorek. Nie mam jeszcze invite. Zmienimy kolorek, będzie ładniej. Na jaki zmienimy? Na różowy. Pewnie, że różowy. O. Pogrubimy. Podkreślimy. O, nie pionowo. Podkreślenie. No i elegancko, panowie. Panie i panowie, mamy różowy. Nie umiem innego O zrobić, więc olewka.
Mamy kolejną grę na mapie Ulrena, jest to bardzo mała mapa. Jest i Mordor. Dobra, czekamy oczywiście na meczek. Zapraszam do follow, jeśli ktoś jeszcze go nie ma. Ale red. Uj, powitać tutaj. C2V4. Ok, lecimy. Obydwu zawodników się zgodziło na puszczenie rozgrywki. Demonizer oraz Mordor tutaj zaprezentują nam porządną bitwę na mapie Ulrena. Jest to bardzo mała mapa i jest to TVT. Sam jestem z siebie dumny, że to będę kurczę komentował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, w lewym górnym rogu mamy Moldera jako niebieskiego terana z teamu KDV, a w lewym dolnym rogu mamy Demonizera z teamu OE. No i bardzo ciekawe zagranie tutaj, bo z Moldera już wyskakuje. What the hell? Bardzo sprytne, mianowicie, żeby dotrzeć teraz do swojego przeciwnika, Demonizer będzie musiał okrążyć całą mapę, ponieważ tutaj są skałki. Będzie musiał okrążyć całą mapę, co wydłuża czas o stokroć z wyskautowania Moldera. Więc jest to jakiś pomysł. Tutaj widzimy, Demonizer już próbuje jakieś budynki stawiać w sposób coś ukazujący, czyli tutaj będzie oczywiście reaktor. Mamy drugiego baraka. No i to będzie ciekawe, ponieważ Molder, tracąc tego supplya, będzie miał na pewno supply bloka. Z racji tego, że są w produkcji dwa koszary, wydaje mi się, że to będzie jakiś w pewnym sensie push z... Mikro! Jak on mógł to stracić? Ładnie. Ładnie ze strony Demonizera niestety dla nas. Mamy Orbitala oraz Reapera w produkcji. No zobaczymy, co z tego będzie. Super! Bardzo genialny pomysł z Moldera. Wyłączenie możliwości scoutu tym supplyem. Wyskautowanie swojego przeciwnika, widząc, co on gra. On jest w stanie teraz wygrać grę Build Order Winem jakimś. Mianowicie, wydaje mi się, że będzie grał jakieś miny, bądź nawet Banshee, które są wciąż bardzo mocne na Terran. No i ten Reaper niestety będzie musiał tutaj okrążyć w ogóle tę sytuację. Te przejście. O co chodzi w ogóle? Demonizer jest, że tak powiem, zaniepokojony. Co tu się dzieje? Dlaczego ten Reaper nie leci tak, jak ma lecieć? Dlaczego on chce okrążyć całą mapę? Chłopie, ja ci każę lecieć tam. Dlaczego on tutaj leci? Chciałem zobaczyć teraz w ogóle minę tego gracza. Niestety ten Reaper przeskakuje. Być może to jest naturalne w ogóle, ja nie wiem. Nie gram TVT, przepraszam najmocniej, więc ma to ciekawe tutaj rozwiązanie aktualnie. No i zobaczymy,
jak tutaj dysponuje tutaj jednostkami, będzie demonizer. No zwróćcie uwagę, tutaj 15 sekund, nawet więcej, 30 sekund trwało dotarcie do tego miejsca. No i tutaj ładnie tutaj rzucony granat. Ostatni strzał Heliona zamordował Reapera. Turbo ciekawa sytuacja, ponieważ nasz przeciwnik, czyli demonizer, nie ma tak naprawdę wiedzy, co się dzieje u jego. Dominator nie wie, co się dzieje u naszego gracza. Oczywiście widział Heliona, więc wie, że jest to faktorka. W ogóle jak te śmiesznie kółka się kręcą, nigdy na to nie zwróciłem uwagi. W ogóle ten niskoprofilowy ten Helion, dobrze. Okay, mamy dwa Heliony, nie ma ekspansji, więc tutaj Mulder będzie próbował wjechać na górę. No ale oczywiście widzimy tutaj dość dobry wall ze strony tutaj Demonizera. No i nic niestety nie zrobi, jedynie co może zrobić, to troszkę podrapać te jednostki terańskie, trochę je podpalić. No i w tym momencie produkowany jest Liberator. To jest bardzo ciekawa sytuacja, naprawdę ta gra z minuty na minutę robi się coraz ciekawsza, zaczynając od tego supply depota na środku mapy, uniemożliwiającego scoutu dla Reaperów i jakichś SCV. No o tyle mamy tutaj kolejną jednostkę, która jest dość intensywnie, że tak powiem, pokazywana w niektórych matchupach. Jest to Liberator. No i oczywiście wojsko tutaj w ogóle Demonizera jest na środku mapy. Oczywiście zostanie wysnajpowany tutaj ten supply depot, ale niestety. Jejciu, nie zauważyłem, sam tego nie zauważyłem. Został zesnajpowany turetem Liberator. Hello! Ktoś tutaj przysnął. I to nie jest za dobra wiadomość, ponieważ to była jednostka ofensywna, która miała zadać jakieś obrażenia ekonomiczne. Chociaż wciąż Demonizer jest na jednej bazie, tak samo jak Mulder, tylko że w tej chwili Mulder nie stracił tego żniwiarza, Reapera. To jest dość lipa. Ale mają Siege Tanga. Nie wiem, czy by jest taki sens, żeby latać tutaj w tym momencie. Znaczy, rozkładać się tym Siege Tanga. Chociaż jest. Dlaczego? Ponieważ głównie chodzi o to, że jeśli cyklon by sfokusował tego Siege Tanga, on jeśli zostanie podniesiony, rozłożony, bo jest taka możliwość przez Medivaca, ta umiejętność namierzania jest dezaktywowana. Także to jest bardzo ciekawe i mądre zagranie. Mogłoby być tym podnoszeniem tego Siege Tanga. No i w bazie u swojego przeciwnika ma drobną tutaj zadymkę, że tak powiem. Nie za bardzo będzie w stanie to. Zostanie wysnajpowany ten Viking, on zginie. Ładnie, bardzo ładna sytuacja w tej chwili. Fokusowane są kolejne jednostki. Wydaje mi się, że powinien mimo wszystko fokusować jakieś jednostki ofensywne, ponieważ tutaj robotnic jest zdecydowanie za dużo, żeby je fokusować. Chociaż każda robotnica to jest waga złota. No i mamy tutaj Liberatora, który wydaje mi się, że powinien się rozłożyć. Hello. Nie! Zostanie zabity przez cyklona. Nie! Nie! No, udało się. Ja pierdzielę. Człowiek dostanie stresu normalnie. Liberator ucieka. Troszeczkę. Mamy ekspansję w ogóle wyprodukowaną już dla Demonizera. U Moldera jest również wyprodukowana, tylko że jest ona w mainie, bardziej bezpiecznie ustawiona. Ma 3 Siege Tangi, wydaje. Bardzo fajnie by wyglądały jakieś takie turbo dropy z Siege Tangów. Jejku, taki z Broodwara, takie śliczne. No ale to widzi tutaj oczywiście Mulder, widzi Demonizer sytuację, jaka jest tutaj na rampie, że nie jest ona praktycznie do podbicia w ogóle. Więc wydaje mi się, że powinien się wycofać. Dorzuca upgrade'y. Kolejne robotnice oczywiście również. Jest 31 robotnic do 34, więc troszeczkę wyszedł na prowadzenie tutaj zawodnik teamu KDV, czyli Mulder. Kolejne jednostki zapakowane. Jest ich 8 SCV. Okej. Ta gra jest po prostu ewenementem moich ostatnich oglądanych gier. Jest bardzo fajna przede wszystkim. Jestem ciekaw, czy Taxelnaga jest w stanie ukazać tego command centera. Wydaje mi się, że nie. Chociaż dobra. Demonizer widział command centera. To jest dość istotna sprawa. Jeśli troszeczkę pomyśli, nie zobaczy go tutaj, powinien się domyśleć, że jest ta ekspansja w tym miejscu. Ale co jest najciekawsze, to jest to, że tutaj została bardzo ładnie saturowana ta ekspansja. Jest wręcz za dużo robotnic. No ale income znacznie się zwiększy dla Moldera za jakieś parę sekund. Na pewno przewyższy income Demonizera. Oczywiście, Demonizer tutaj pilnuje dość dobrze tego miejsca. Nie wydaje mi się, że powinien tutaj w ogóle wychodzić Molder.
ale musi coś zrobić. Tutaj nie wie, że te tutaj siege tangi stoją, dokładnie tak, jeden helion wysnajpowany. Te marinesy nie wiem, czy one idą po kwiatka czy coś, ale na pewno nie długo nie pożyją. Mamy bardzo dobry tutaj, że tak powiem, zrzut liberatora. Jedna robotnica, druga robotnica, trzecia, czwarta, bardzo ładnie tutaj fokusowane, znaczy fokusowane, automatycznie fokusowane te jednostki. Marinesy tutaj wysnajpują tego liberatora, tak mi się wydaje. Nie, jednak udało się uciec. Bardzo ładnie, bardzo przemyślanie tutaj lata. Te kolejne jednostki nie zostaną zamordowane. No i tutaj wciąż jest trzymany w ryzach Mulder przez tą grupkę jednostek. Wydaje mi się, że powinien jak najbardziej tutaj grać jakiegoś mecha. Nie? Myślałem o jakichś dropach. No ale dobra. Obydwu graczy ma dość solidną kompozycję wojska tak naprawdę, z czego Mulder gra aktualnie mecha na bio terańskiego w postaci jakichś drobnych Marines. No ale wciąż. No został wyfokusowany ten liberator, zginął. Zostały zabite 12 robotnic, także jest to jakaś liczba. No i jest przewaga oczywiście również 5 robotnic na stronę Moldera. Co jest bardzo ciekawe, to tutaj z tej strony będą skakiwać tutaj heliony, no nie powinny, dokładnie tak. Jest też pewien problem, kiedy Demonizer uzna, że będzie chciał dropować swojego przeciwnika tą najkrótszą drogą, jaką będzie chciał przewieźć swoje wojsko, będzie to oczywiście ta wyspa. A ta wyspa, powiem wam, że nie jest jakaś specjalnie broniona. 4 heliony to nie jest jakaś konkretna liczba jednostek, która by sobie poradziła z 16 Marines. No to oczywiście wyskakują te jednostki. Zostają załadowane do Medivaca. Wydaje mi się, że tutaj zauważył dokładnie tak, zauważył tego tą ekspansję. I tutaj zostanie wysnajpowane te jednostki. Wszystkie giną. Tutaj Siege tam troszkę za dużo strzałów oddał. Zostaje fokusowany tak naprawdę tutaj Medivac przez tego Wikinga i wydaje mi się, że zostanie obroniona ta wyspa. Dokładnie tak, lądują Wikingi. No i ona zrobiła tutaj sieczkę tak naprawdę z bio. Nie jest tego tutaj za dużo, aczkolwiek wciąż trzeba zauważyć, że jednostki stracone przez Demonizera są bardzo duże i on tak naprawdę nie ma czym się bronić w naturalu oraz mainie. Ta baza zostaje zamordowana. Wydaje mi się, że nie zostanie wyfokusowana, ale trzeba zwrócić uwagę, że bardzo dużo jednostek jest tutaj na wyspie. One prawdopodobnie będą lecieć na base trade, ale aczkolwiek tutaj w tym miejscu bardzo ładnie rozłożone siege tangi mordują kolejne ilości robotnic. Dropowany jest tutaj w trzecią linię minerałów drobny Marines. Tutaj oczywiście są fokusy, wjeżdżają tutaj na pełnej, że tak powiem, tutaj te Marinesy zostają zamordowane przez Helion oraz siege tangi. Ładnie fokusowany tutaj siege tank, kolejny Helion. No i wydaje mi się, że tutaj zostaną zabite te wszystkie Marinesy, dokładnie tak. Ta baza w ogóle została w ogóle zneutralizowana, w ogóle nie zauważyłem, w jaki sposób on stracił te jednostki, przepraszam bardzo. No ale mimo wszystko tutaj ładny pewnie split tych jednostek. Wydaje mi się, że rzuci wszystkie swoje SCV, ponieważ ma ich bardzo mało. Ma ich tylko 21, więc jest to duże prawdopodobieństwo, że rzucił swoje właśnie SCV na obronę tych swoich baz. No te Medivaki, no nie sądzę, że powinny tędy latać. No nie, no to nie jest taka droga, która powinna mieć miejsce. Jest jeden problem. Mulder ma drobną przewagę armii. Wydaje mi się, że mógłby ją wykorzystać, chociaż nie może za bardzo puszować z racji tego, że to Demonizer ma dropy i on jest w stanie ich wykorzystać. Tutaj wydaje mi się, że powinien skoczyć tutaj Steampack, ale zostaną zamordowane te kolejne jednostki. Wskakuje tutaj oczywiście pod ostrzał z siege tangów. No i zostaje zamordowany. Nie jest tego tak naprawdę za dużo. To są tylko tak naprawdę 2 siege tangi, które mogą być zorane przez Wikingi oraz Heliony. No i wciąż tutaj jest przewaga tak naprawdę ekonomiczna Muldera, armii również, ale nie jest w stanie w jakiś sposób tak naprawdę wykorzystać to. Bo tutaj jest oczywiście rozłożonego siege tanga w tym Medivacu. No zobaczymy, on tutaj pewnie liczy na jakiegoś dropa ze strony swojego przeciwnika. Mulder oczywiście ma w produkcji ciągle siege tangi, ciągle heliony. No i co jest u terana bardzo przyjemne i bardzo miłe, to jest to, że może latać swoimi budynkami. No i tutaj jakieś w ogóle lagi są. Uwała. Uwała. Czyżby to u mnie? Niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Niszczone skałki, zatem ta droga jest już, co tak powiem, oddana. Nie sądzę, żeby tutaj próbował się wbić w te siege tangi, chociaż z drugiej strony mógłby zdropować helbaty pod te siege tangi, ponieważ one są tutaj, że tak powiem, samotnie rozrzucone. No ale on o tym nie wie, Mulder o tym nie wie.
Może rzucić scout, ale na pewno nie chcę tego robić, ponieważ ma bardzo mało minerałów. No ale tutaj przewaga w ilości Moldera jest bardzo duża. To jest tak naprawdę drobne bio kontra parę siege tanków, które są już się rozkładają w bardzo dobrej sytuacji, w bardzo dobrym miejscu. Powinno być mikrowane te siege tanki, one nie są mikrowanym. Okropny lag. Jestem ciekaw tylko, czy zawodnikom to nie przeszkadza, ponieważ jest to bardzo intensywna gra. No i wydaje mi się tutaj, że całe bio zostało zamordowane przez parę helionów oraz parę siege tanków. No i w tym momencie ta ekspansja musi się wycofać. Nie ma jakichś jednostek, które atakują powietrze, jedynie co to jest ten jeden Viking. Siege tanki załadowane, że tak powiem, do Medivaca nie są w stanie strzelać w górę, więc to nie jest jakaś specjalna zadyma. Te siege tanki ze środka mapy wyskakują. Zostaje wyładowane parę jednostek tutaj na tego rozłożonego siege tanka, ale wciąż Hellbaty dobrze sobie radzą z Marinesami, które są aktualnie mikrowane, mają bardzo mało życia, chociaż w tym momencie jest w stanie w jakiś sposób się wybronić Demonizer, ma nie ma sytuacji ekonomicznej, która pozwoli mu wrócić do gry. Mało tego, ma bardzo małą ilość wojska, jest to 70 do 50. Mocne strzały siege tanku wydaje mi się, że powinny kończyć tą grę. No i wydaje mi się dokładnie tak, że Demonizer musi pisać GG. No i te 40 supply więcej przez Moldera ładnie tutaj ściągnięte. Ale ten pomysł w ogóle z tym supply blokiem był takim smaczkiem tej gry, że to jednak trzeba troszeczkę tutaj kombinować na takich mapach. U jejku 300 APM-ów, lol.